Dobra, na samym starcie, tuż po gali Cloud MMA 3, wnoszę i oświadczam. W punkcie pierwszym wnoszę o zwrot 5000 zł za straty wizerunkowe, moralne i psychiczno-lokomotoryczne za to, że tam pojechałem. Tu dużo osób mówi, a największym przegranym jest ten, największym przegranym jest tamten. Chłopie, ja wydałem ponad 900 zł na benzynę, żeby tam pojechać. To po pierwsze primo. Po drugie primo, straciłem cały dzień. Po trzecie, nie było streama. I po czwarte primo, ultimo, mega się zawiodłem. Stary, mam na koncie 7 zł jedynie. Powinniście się zrzucić wszyscy. Odnośnie wyzwania do walki przez Daniela Machikala, to była tam taka akcja parę miesięcy temu, jak była Pandora, że on tam zaczął jakieś głupoty mówić, pisać i tak dalej. Ja mówię, nie no, tego to za wiele, nie? Poza tym bardzo dużo osób, które de facto nie było powiązanych stricte z jakimiś rzeczami przeciwko dzieciom, seksualnym i tak dalej, było nagle wplątywanych. Ja mówię, ty, za chwilę jeszcze mnie wrzucą do jakiegoś worka z jakimiś dziwnymi ludźmi. Poza tym to, co on mówił, to herezje, nie? I został wystosowany prywatny akt oskarżenia od razu na następny dzień, nie? No ale coś tam i sam mu zagadał i w ogóle go zapytał, ty, jakby, bo on tam, oni tam jakiś kontakt mają, coś tam czasami rozmawiali. Mówi, ty, chłopie, co ty robisz w ogóle, nie? Jakby po co? To mówi, no bo on walki chce. Ze mną. Aha, czyli pierdolisz jakieś głupoty, bo on tam gadał jakieś rzeczy, że jakieś, że on był kiedyś na evencie, ale go wyprosili i ochroniarz czy obsługa hotelu mu powiedzieli, że muszą go wyprosić, bo pompa team nielegalnej jakiejś małoletniej dziewczyny obraca w hotelu i jest jakiś konkurs, kto więcej nielegalnych dziewczyn tam wyrywa. Abstrakcja to była, abstrakcja. To oni tam porozmawiali i mówi, samo dobra, jakby odpuść mu to, on ma zamknąć mordę, nie? Już jakby nie pomawiać. On tam chyba jeszcze Dubiela wtedy pomówił w tym samym momencie. To chyba jeszcze było zanim filmy de facto wyszły. Wardęgi i ten, tylko już zaczynała się ta spirala taka jakaś robić, nie? Już nie pamiętam w którym momencie, dokładnie gdzieś tam na początku. Ja w sumie też dostałem miesiąc temu telefon. Zadzwonił do mnie właściciel Clouda, mówi, ty, a chciałbyś się bić z Machikalem? Ja mówię, nie. On mówi, ale nie. Mówi, okej, dobra, spoko. I też taka anegdotka, jak były miejsca, bo wiesz, jak tu masz oktagon, to one do końca są obudowane takim tym, nie? Tu powiedzmy, że jest oktagon, ja go zrobię okrągły, bo na 8 ten. No i tu był pierwszy rząd miejsc i tu był drugi. Ja miałem miejsca tutaj, nie? No tu zawodnicy wychodzili. I siedzi ziomek przede mną, w tym pierwszym tym, odwraca się do mnie i mówi, ha, 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 ale jaja, wiesz, kto miał mieć te miejsca, te przede mną? A mówię, no kto? Mówi, Sebastian. A mówię, okej, okay, to też ciekawe, bo de facto też dostałem propozycję walki z Sebastianem, nie? Więc, no ja nie wiem, jak oni się bawią. Znaczy, nie mam problemu o tym mówić, bo jakby ja uważam, że jeśli ktoś celowo, jaki Sebastian na Sentino. Ja uważam, że bardzo nieetyczne jest, jeśli wiesz, że ja na przykład przyjeżdżam ze swoją dziewczyną, którą on de facto wyzywał i nasze dziecko i tak dalej, to jakby ten sposób rozlokowania, no ja nie wierzę, że takie rzeczy to jest przypadek, nie? Jakby ktokolwiek liczy, że o super, fajnie, wpadaj na galę i tak dalej, a podświadomie jest takie okej, okay, to wiesz, ten przyjdzie, coś powie z oktagonu, a tu mu dołożę osobę i zobaczmy, może coś się będzie działo. A już takim totalnym by the way, więc jakby oni musieli wiedzieć, co Machikal tam ze sceny powie, no bo oni go tam wpuścili do klatki, dla tych, co nie wiedzą, i wiesz, ogłosili go jako zawodnika, wziął mikrofon i mówi, że nie wiem, że z Wardęgą, z Nitrem, tam chyba Rafoniksa jeszcze podał, że on tam z kimś się bić chce, że tam jacyś szkodnicy i tak dalej, nie? 3 sekundy później podchodzi do mnie ziomek z mediów, mówi, no siemanko, wiesz, stoi z kamerą, siemanko, bo ja bym chciał nagrać twój statement na wyzwanie, które właśnie wpadło z oktagonu. Jeden chłopak patrzy, mówi, no daj spokój. Czy co, nagrywamy, czy nie nagrywamy? Mówię, daj spokój, nie? Więc śmieszne jest to, że ja sobie chodzę i muszę za każdym razem dodżować snake'ów, nie? Ktoś zapyta, czy jest, a co to jest niemożliwe, żebyś się bił z Machikalem? No kurczę, jest to bardzo niemożliwe. No chyba, że mi zapłacą 3 miliony złotych, to ja bym sobie te 150, ja bym sprzedał samochód i co dorzucił do tego i bym takim jeździł. No i jeszcze bym chciał, żeby przynajmniej z 1,5 bani na Dios dali.
w ramach jakby mojej gaży chcę, żeby z tych 4,5 miliona, za które ja oczywiście wyjdę, no bo byłoby głupie, żeby nie wyjść, bo to ja bym sobie wymienił samochód i jeszcze chciałbym, żeby na pieski było. Może być na DIOS, może być też na jakieś inne fundacje zajmujące się psami, a z takim naciskiem na DIOS, ponieważ DIOS odebrał mu psa, którego maltretował przez lata. I ja nawet wiem, gdzie ten pies się znajduje. Nie znajduje się już, bo oni go tam odratowali, wyleczyli. I adoptowała go pani z Niemiec. Chyba albo spod Monachium, albo spod Frankfurtu nad Menem. Już nie pamiętam. Ale bo rozmawiałem na ten temat, to taki wiesz, by the way kiedyś był przy okazji, jak rozmawiałem z tymi chłopakami z Diozu. SF90, dlaczego nie w Cabrio? O, ja pokazałem poglądowo jakby, co jest potrzebne w garażu, nie? Oczywiście w Spiderze lepszy, nie? Stary, na twoim miejscu bym za żadne pieniądze nie walczył, zniżać się do takiego poziomu. No. Ale widzisz, że ja to mówię dosyć prześmiewczo, bo nikt takich pieniędzy ci nie zaoferuje. To było studio 1600 Polsatu, to było studio Polsatu, ale nie wiem, które. Czy to jakieś 1200, czy 1600, bo tam takie właśnie opisy tych były. On tak był taki kompleks, gdzie były różne te budynki, nie? Taki magazyn był na 150 kibiców. Nie, to było studio Polsatu. Na Łubinowej w Warszawie. Akurat bardzo fajne miejsce. Ja nie wiem, jak to wyglądało w telewizji i tak dalej. Wspaniała gala pod tym względem. Jeśli miałbym powiedzieć coś dobrego, to zajebiste miejsce do zorganizowania gali. Mało ludzi, w ogóle nie było nerwowej atmosfery takiej wieży i ci ochroniarze nie byli wkurzeni, że muszą przepuszczać 1000 osób, sprawdzać i wiesz, nie było tam, nie było tego zgiełku takiego, który towarzyszy imprezom masowym. Było na tyle mało osób, że nawet jakby każda do mnie podbiła po zdjęcie, to bym sobie z każdą zrobił i wiesz, nie byłoby takie, że co nie przejdę, to ktoś mi wie, o zdjęcie, coś tam, ten. Więc jakby luzik też dla takich ludzi jak ja, trochę pato i trochę rozpoznawalnych, żeby wyjść na papieroska dosłownie 10 sekund, bo to wystarczyło przez jedne, drugie drzwi przejść. Kurczę, zajebiście. Ale pewnie to biedniej wyglądało na transmisji, nie? Coś za coś. Czy dużo było na gali? Nie wiem, paręset, nie wiem. Ja nie wiem do ilu jest, bo to chyba nie była nawet impreza masowa. Do ilu jest? 1000 osób. Chyba nawet impreza masowa nie była. Jakoś tam dużo służb nawet nie było, byli ochroniarze i tak dalej, nie? Ale tak na chillauciku. 900 osób około było? No. Zapomniałem tego zrobić, ale bo wyszliśmy na papierosy, wypadło mi z głowy. Ale było tak cicho, że planowałem zrobić Odeli, jakby było cicho. Aha, bo to było przed walką Natana z tym, z Denisem i ona się de facto nie rozpoczęła, nie? No, gadałem z Sandrą, mówię, to ja mogę zrobić Odeli. Wiecie, cicho biją się. Ja myślę, żeby ci zawodnicy się popłakali w tym oktagonie ze śmiechem, jakby byłem, nie? Daddy, please, Ja bym to bez żadnego zażenowania zrobił. Ja jestem w stanie pójść po centrum handlowym i to zrobić, patrząc ludziom w oczy. A tym bardziej, jak dookoła siedzą ludzie, których w większości znam, nie? Wiesz, wyjebane ty. Fajnie było słuchać, jak ktoś ci zadawał. To właśnie fajne było podczas tych covidowych gal. Albo tych takich chyba w Abu Zabi, co oni robili UFC, nie? Ta, jak wchodziła tam taka plomba, to aż aż było słuchać tą to machałam z tą rękawicę na szczęce, nie? No dobra, odnośnie Natana. Mam ambiwalentne podejście ogólnie do tego, jeśli chodzi o Natana. Bo z jednej strony ja rozumiem, jaki był jego zamysł. O, tu macie nawet, nie? Nie nam kurwa robić kasa. Jedna sekunda to jest 10 tysięcy dla niego, bo no dziwne, bo 10 tysięcy złotych, jeśli by przewalczyli 180 sekund, to co Denis miał zarobić 1 800 tysięcy? Ja myślę, że budżet całej gali nie wynosił 1 800 tysięcy. No ale okej. Ej, mam ambiwalentne podejście do tego, bo z jednej strony, trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić. Przyjść, jakby przecierpieć te programy i tak dalej, wyjść do oktagonu i w pierwszej sekundzie się poddać. Nie dostać żadnego uderzenia i tak dalej, po prostu przyjść i jakby zbojkotować. Teraz jest pytanie, bo Nathan nie odpowie na to pytanie, co on bojkotował. Czy on bojkotował ich, czy podejście federacji, czy angaż tego typu ludzi. No nie wiadomo, co on bojkotował, no ale ewidentnie to była taka manifestacja, taka jakaś manifestacja z jego strony. To nie może przyjść i powiedzieć, że specjalnie galę, bo by go za to pozwali, nie? Za straty i tak dalej. Ja zresztą myślę, że chyba i tak to mogą zrobić. Czy wygrają, czy nie, to są jakby osobna para kloszy, bo to jest to, co ja wrzucałem na Twittera. Nie wiem, czy się zapoznaliście, ale ogólnie w kontraktach masz różnego rodzaju zapisy. Ja tu jakieś na szybko znalazłem w swojej umowie. To jest wycinek z mojej umowy, nie? I one, te umowy są bardzo zbliżone w różnych federacjach. I też dlatego masz badania lekarskie przed wejściem do klatki i przede wszystkim dlatego, jak już jesteś w klatce, to sędzia cię pyta, czy jesteś gotowy. W momencie, kiedy mu dajesz znak, że jesteś gotowy, to znaczy, że jesteś gotowy do walki. Więc chyba byłoby troszkę inaczej, jakby dostał nawet lekkiego strzała i wtedy mogło mu się coś zerwać. Ale jak stoi w oktagonie, więc wszystko jest okej, ale nagle jest gong i go rozbolało,
No to już jest takie chyba, nie wiem, czy takie do końca to legitne. Ja też nie wiem, czy federacja by sobie rościła jakieś tutaj, wiesz, jakieś prawa, czy jakieś wnioski, czy zapiski. Zresztą mi na to Nathan odpowiedział i napisał: dostałem kontuzję niestety w klatce. Obym mógł wrócić do sportu, źle nadepnąłem i stara kontuzja się odnowiła. Co jest chyba prześmiewcze, koniec końców, no bo on nawet tutaj poszedł i powiedział, że nie da k***a zarobić. Czyli de facto, wiesz, że zrobił tego, żeby ten drugi nie zarobił. No nie wiem, no bardzo dziwne to jest. Liczymy na to, że Nathanowi nic groźnego nie grozi. Z drugiej strony oczywiście mamy temat Denisa Załęckiego, który przez kontuzję nie mógł się bić z Wielkim Bu, a nagle do tej walki może wyjść. Ja myślę, że i tak ostatnie dni to była tak niesamowita żenada, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które się działy. I nie uważam, żeby ktoś był... Mam swojego faworyta, kto był najbardziej żenujący. Ale wiecie, jakieś bicie kulą, jakieś takie dziwne klatki, taki totalny brak limitu, zasad, brak pohamowania, zero hamulców. I najbardziej żenującą osobą w tym wypadku wydaje mi się, że jest osoba, która na to zezwoliła. Która pewnie się cieszyła, że tego typu rzecz zainteresuje ludzi. Jest to ciekawa riposta, jeśli chodzi o Nathana, ale myślę, że to byłoby w 100% ok, co zrobił Nathan. Ja bym się pod tym podbił, gdyby ta gala była darmowa, gdyby to była open walka. Nie, że on świadomie idzie coś zbojkotować, ale jakby nie ma to większego przełożenia. Ale jednak mimo wszystko pewnie było ileś osób, które... A myślę, że ta gala typowo taka była, że ta walka była najciekawsza na całej karcie i dużo więcej osób by zeskipowało tą galę w 100%, gdyby nie to, że ta walka była. No ileś osób wydało swoje pieniądze, kupiło pay-per-view czy przyjechało na miejsce, no i nie otrzymali tego creme de la creme. Owszem, dużo osób z tych, którzy kupili, powiedzą: okej, te 40 zł, Nathan, zrobiłeś bardzo dobrze i nie jest mi żal tych 40 zł. Ale też znajdą się tacy, którzy powiedzą, że wydałem 40 zł, a tu taka kpina. Tak szczerze, ja kupiłem dla tej walki, ale byłem usatysfakcjonowany z działania Nathana. Okej, okay, i to mamy na przykład tą osobę, o której mówiłem, nie? Ja kupiłem tylko dla Marconi, ale nie jestem zły. Okej, okay, no to tak jak mówię, nie? Też będą takie osoby, które powiedzą: okej, okay, dobrze wyszło, że tej walki nie było. No kurczę, no raczej by przegrał Nathan, nie? Nathan dobrze dymi, bardzo mądrze albo bardzo głupio, bo to różnie ludzie odbierają, bo on też różne rzeczy mówi i ja raz jestem w stanie się podpisać w 100% pod tym, co on robi, a czasami totalnie nie. I tak mówię: kurwa, stary, to już przesada. Ale ja od paru dni, jak nie tygodni, mówiłem, że Nathan robi bardzo, bardzo ciekawie jedną rzecz, a mianowicie on przychodzi i tym wszystkim, wiesz, sztywnym gitom, którzy cię rozjeżdżają, mówi: w dupę. I teraz tak, oni mają dwie opcje. Albo utkać p***e, wychodzą na tym źle, albo pójść i go uderzyć, bo nic innego nie zrobią. No bo nie pójdą na policję, że halo, ochrona mojego, nie tam, wizerunku, czy wiesz, obraził mnie, nie? No na policję nie pójdą, bo już nie będą gitami. Więc mogą go uderzyć. Ale jak go uderzą, to Nathan pójdzie na policję. Więc tak czy tak będą mieli kłopoty. Więc tak czy tak oni przegrywają przez samo to, że Nathan jest jakby sztywny w swoich postanowieniach odnośnie tego, że w dupę, a jak go uderzą, to dzwoni na policję. I to mu spoko wychodziło. Nie ze wszystkimi jakby odzywkami i tak dalej i rzeczami, które on robi, ja się zgadzałem na przestrzeni ostatniego miesiąca, gdzie on tak bryluje w tej sieci, ale to akurat mu wychodziło 10 na 10. Kto inny może uderzyć? No ale to też jest zlecenie i tak dalej. No koniec końców inaczej jest połamać jakiegoś ziomka, który nie pójdzie na policję, inaczej jest połamać jakiegoś randomowego ziomka, a inaczej jak ta osoba jest taka medialna. Czy znajdziesz kogoś, kto ewentualnie przyjmie wyrok i no pewnie znajdziesz, ale to nie jest najmądrzejsze, nie? Jeśli bić ziomka, którego ryj albo którego sprawą żyje cała Polska. Inna rzecz, że też on sobie jakby naraził się. Ale zobacz, na przykład Wielki Bu też jest taki, wiesz, charakterny i też jest, ja nie wiem, czym on się zajmował, nie? Ale mówią, że jest kibicem i tak dalej. I Nathan się do niego nie sapie. Dlaczego? Bo Wielki Bu to jest ziomek, kurwa. Nie, wiesz, bo być może on jest turbo przestępcą, Pablo Escobarem, turystą i o tym nie wiem. Nie wiem, czy on był kiedyś w więzieniu, czy nie wiem, kogoś pobił, komuś zrobił krzywdę, tego nie wiem. Ale patrząc po tym, jak on się zachowuje i wiesz, jaki jest jego odbiór, to nawet głupie by było mówić coś do niego głupiego, bo on, wiesz, on nie przychodzi i mówi: ej, rozpaczcie, jesteśmy ciałem, k***a, frajerzy, kryminał do spodu, policję. On się tak nie zachowuje po prostu. Tu kolejny raz widzę, że się pojawiają jakieś zarzuty, że on niby jest, czy był. I teraz ja mam do Ciebie pytanie, to jest jakby kłamstwo albo pogłoska powtórzona 1000 razy, czy rzeczywiście masz jakiś dowód, który mógłbyś pokazać ludziom? No bo s***nerstwo, no to jest
kurczę, bardzo brzydki zarzut. O, bardzo brzydki zarzut. Nie popieramy tego typu przedsięwzięć, więc no, bo wiesz, jak on sobie jeździł z kolegami i tam komuś kibicowali i się bili w lesie, to jakby ja nic do takich ludzi nie mam. Ja uważam, że bardzo fajnie, że oni się biją w lesie. Wolałbym, żeby się bili w oktagonie, na jakiś, nie wiem, na jakichś almach, czy na jakichś mistrzostwach, ale do momentu, kiedy oni się biją w lesie i ktoś wygra, ktoś przegra i potem sobie jadą do domu, to jakby dla mnie to jest okej. Okay. Lepiej, żeby tak, niż jakby się, wiesz, polowali na siebie w centrach handlowych, czy bili się na przystankach wśród przypadkowych ludzi. Ja ogólnie jestem dużym zwolennikiem tych ustawek wszystkich. W lesie, w parkach i tak dalej, nie? Idą w odizolowane miejsce, chcą się bić, no niech się biją. Wiadomo, lepiej by było z medykiem, wiesz, jakieś ratownictwo medyczne i bitą śmietankę by sobie zrobili, jak sajo. No i super, by się pobili, poszli sobie do domu, ktoś by wygrał, ktoś by przegrał. Ja jestem trochę rozczarowany tą galą, nie? Wiadomo, że najwięcej się będzie mówić o walce wieczoru, ale ja jestem rozczarowany ogólnie całą tą kartą. Ta pierwsza walka paradoksalnie była spoko, bo się napi***ali, pomimo że ludzie totalnie nieznani. Druga waleczka też była spoko. Tylko ten Wasyl tak pierwszą rundę miał dobrą, potem już zaczął przegrywać i to mocno. Hipokrytka Laskowska. Fajna walka. Taki mi się przypomniały te... Bo teraz, wiesz, są te Rybak, są te Linkiewicz, są te laski, co już się biją, co się obalają, te szeje silne. A Hipokrytka Laskowska to był taki miły powrót do tych początków kobiecych walk, gdzie machały łapkami. Bardzo mi ta walka przypominała walkę, która była na bitej śmietance, bo one też tak się biły. Tylko te coś trenowała, a tamte nic. Więc to chyba trochę źle o nich świadczy. I kolejny raz było widać to, czego kobietom bardzo często brakuje, a mianowicie siły. One nie miały siły się ani przepchać, ani obalić i tak dalej. To wszystko było takie, no. Rekordzista Szuli. Taka kontrowersja, że to chuj, nie? Ja nie wiem, czemu Szuli trochę przespał tą walkę. Decyzja Piotra Jarosza była skandaliczna w pierwszej rundzie. Szuli się potknął, w boksie położył rękę na matę. Rekordzista go uderzył, a tamten wyliczył chłopa, który raz, że dostał w parterze, to jeszcze był w ogóle w tym parterze, bo się poślizgnął. Koniec końców, z przebiegu walki nie można powiedzieć, że to jakoś dużo zmieniło, chociaż też nie wiem, jaki mógłby być gameplay i tak dalej, to wiesz, Szuli potem nawet nie starał się tego nadrabiać, ja nie wiem, co się tam wydarzyło. Rekordzista niepozornie, ale bardzo fajnie dystans przede wszystkim. Bazował na tym dystansie i punktowaniu. No ta pierwsza runda, wiesz, problem jest, że jak masz pierwszą rundę 10-8, a tak jest w przypadku, no bo 10-9 ma... Ogólnie zaczynasz, żebyście zrozumieli, jak oni punktują. Masz 10 punktów, jak wchodzisz do rundy. I potem jak ktoś wygrywa, ma 10. Ten, kto przegrywa rundę, ma 9. 9 minus knockdowny i odejmowanie punktów. Czyli on przegrał rundę 10-9 i odjęli mu za knockdown 10-8. I to jest problem, jak są 3 rundy, bo potem nawet jak wygrywasz kolejne te i będzie 9-9, bo po prostu wygrasz kolejne 2 rundy, jesteś lepszy. To masz taką sytuację, że jest remis. Więc w momencie, kiedy w pierwszej rundzie cokolwiek ci się wydarzy, w jakiejkolwiek rundzie i zostaniesz przeliczony, to już też musisz knockdownować kogoś, nie? I to już nie zawsze wychodzi. To na przykład mieliście bardzo dobry przykład Crazy'ego Załęckiego z Sararą, gdzie Sarara wyrwał no Lucky Puncha. Przeliczyli go i pomimo tego, że dominował resztę walki, a Crazy, wiesz, umiejętnie po prostu unikał walki, przegrywając przez to 2 rundy i tak ją zremisowali. I to jest jakie jest. Bartman Augustyn, w k***a się zdziwiłem. Muszę Zbigniewa przeprosić, ja myślałem, że nie będzie miał kompletnie szans z nim. Nie wiem, co się z Augustynem stało. On naprawdę w k***e dobrze wyglądał i na walce, i na poprzednich tych media treningach i tak dalej. Ładny k***ajki poszedł. Nie ma co mówić. Wow. To naprawdę był wow. Cesarz Cios. I to jest, zobaczcie, jaki paradoks. Nikt o Najmanie nie mówi po gali. Po tym, co się wydarzyło. Myślę, że powinni mieć rewanż w boksie albo w K1. Bo ile razy może być takie same zakończenie. Ja nie wiem, czy został Najman dobrze zdyskwalifikowany, bo to najlepiej widzowie w telewizji mogą ocenić, bo tam są i powtórki, i dokładnie możesz ze slow motion zrobić i resztę, ale z mojej perspektywy po tych 2 odjętych punktach za trzecim razem nie trafiał go w tył głowy. Ale widz mi napisał na Twitterze, że dostawał. Więc ja mu wierzę, no bo jednak telewizyjny widz, no wiesz, macie 10 kamer i tak dalej. No to Bad Boy wielki buł. Szkoda wielkiego buł. Strasznie komicznie ta walka wyglądała. Bad Boy w niego wbiegał i się wywracał. Tamten machał ręką, gdzieś tu lekko dostał albo nawet nie dostał w niektórych momentach i się wywracał. I Gianni Wawrzyniak. Nie podobała mi się ta walka, tak szczerze.
I zdziwiłem się, że takim lekkim ciosem pierwszy raz McDowell wali Tomka. Bo był takiego centralnie takiego nie za mocnego k***a w nos, tak poszło. Tak z mojej perspektywy, może wiadomo, potem w telewizji mogło to k***a wyglądać tak, że mu k***a tego, że mu Mike'a Tysona wypalił, dlatego się rozłożył na łopatki. Ale no, na pewno nie można woli walki temu Tomaszowi Hajcie odmówić, ale myślę, że przez może tryb życia i wiek, już chyba cokolwiek by nie zrobił, no to w wieku 50 lat Khabibem nie będzie, nie? Był mocny cios? Okej. Okay. Kogo uważam za największego wygranego gali? Myślę, że podczas dzisiejszej gali Santa Cloud 3 wygrał sport. Chciałbym, żebyśmy się tego trzymali. Walczy dwóch, wygrywa jeden, ale najważniejsze jest właśnie, żeby w duchu fair play i w duchu sportowej rywalizacji przebiegały wszystkie tego typu wydarzenia. Show to jedno, ale sport jest tutaj najważniejszy. Ja myślę, że dzisiaj największym wygranym Cloud jest Fame MMA. Najlepsze jest to, że Marcoń bije się teraz na prime, nie? Takie są pogłoski. Nie zjadzą. I paradoksalnie jego rywal też można by go było podciągnąć pod to, że jak Nathan wyjdzie i odklepie i powie, że nie da zarobić, to ludzie powiedzą, no w sumie. Ja myślę, że Nathan troszkę wiarygodności stracił, nie? To, że on nie oddał hita, on oddał hita. Ale pytanie jest, czy ludzie specjalnie jeszcze raz dla niego kupią galę, mając z tyłu głowy, że może ta walka się nie odbyć. Ja myślę, że to zresztą potwierdzali ludzie, że Cloud musiało zrobić jakąś tanią galę, małą, żeby odzyskać wizerunek niedziałającego pay-per-view, co de facto zrobili, ale totalnie chyba sobie zniszczyli reputację. Z drugiej strony, ja nie do końca bym powiedział, podejrzeć do tego z drugiej strony, że to jest wina Cloud. Bo na koniec dnia, jaki wpływ na to, co się dzieje podczas walk ma, nie wiem, Fame, Cloud, KSW czy UFC? To jest tak jak na przykład ludzie bo zdarzało się tak, że ludzie wyzywają Fame, bo słabe walki były. A co ci k***a Boxdel czy Pasternak mogą poradzić na to, że na przykład ktoś złamał rękę, ktoś kogoś za szybko znokautował, ktoś się nie potrafił bić i ten, nie? A potem jest, nie no, gratulacje Fame, ta gala była zajebista. A jaki wpływ na to, wiesz, w dniu gali miał Boxdel, Wojtek Gola i tak dalej, na to, że na przykład była zacięta walka, że ktoś pokazał charakter, albo że było po 5 knockdownów z każdej strony. No żaden, tak szczerze, to żaden, nie? To jest trochę tak, że ty sobie budujesz kartę, najlepiej jak potrafisz, a co się wydarzy, to wiesz, bo ludzie oceniają często galę, czy warto było, czy nie warto, czy szkoda czasu, na podstawie wyników. Ale na wyniki, no to absolutnie no, nikt nie ma wpływu, nie? Z organizatorów. Wiadomo, że jak zrobisz 10 walk pokroju zajebisty ziomek i jakaś p***a, tak jak często się robi gale bokserskie w Polsce, że albo nie ma zakładów bukmacherskich na te gale, albo z góry już wiesz, kto jest faworytem w każdej walce i zawsze się tak kończą, bo na przykład kurs jest 1,05, czyli poniżej granicy opłacalności, bo 12% to jest podatek od wygranej, a stawiając całą galę możesz, nie wiem, mieć kurs 1,30, no to jakby po co to robić? No to poza tym, no za dużo nie możesz zrobić, nie? Ile mogła kosztować ta karta Cloud? Nie wiem, nie interesuje mnie to tak szczerze. Ja nie jestem księgowym. Powiem ile myślę, o. Muszę jeszcze raz na nich spojrzeć. Niskie 2 miliony. Jakbym powiedział, że 200. I myślę, że niektórym też garze zawyżyłem, nie? Dobra, jakbym miał powiedzieć, jakbym totalnie strzelam, nie mam pojęcia. To ta pierwsza walka to może kosztowała 20 tysięcy. No dobra, podychę na głowę dostali. Kolejna, nie wiem, po 15. Hipokrytka Laskowska po 4 dychy. Rekordzista Szuli po 5 dych. Bartman Augustyn. Myślę, że Bartman dostał 250 koła, Augustyn ze 150. Cesarz cios po stówce. Bad Boy Wielki Buł. Myślę, że Bad Boy z 2,5. Buła ze stówkę. Gianni Wawrzyniak. Myślę, że po 3 paki dostali. Chociaż się mówi, że za pierwszą walkę Haj to dostał 600, nie? 5-600. Ale ja nie wiem, czy nadal ma taki sam kontrakt, czy no to liczmy nawet, że dostał te 500. Wawrzyniak myślę, że ze 3. A Nathan ile mógł dostać? Ze stówkę. No ja mam stówkę? No tak, po co mu więcej płacić? Podobno milion main event kosztował, no to po 500 dostali, nie? Ten jest 250 zaniżone w chuj. Słuchaj, też musisz patrzeć pod to, jak powiedzmy, że ja biorę milion za walkę. Powiedzmy, nie? To jest przykład, który jest czysto teoretyczny. Ja biorę milion za walkę, bo po pierwsze, bo dlaczego jestem tyle wart? Jestem tyle wart, bo na przykład sprzedam tyle i tyle pay-per-view, bo dam taki i taki rozgłos federacji i przede wszystkim dlatego, że jak oni mi nie dadzą miliona, to ktoś inny mi da 900. Ale w przypadku, kiedy nie ma innej, nie ma konkurencji, to równie dobrze oni mogą przyjść i powiedzieć, Sergiusz, masz tu 300. Ja mówię, ale ja sprzedaję, żebyście mi dali milion. No tak,
no to bierzesz 300, czy nie walczysz nigdzie. I to jest właśnie case Denisa Załęckiego. Bo jak mu Cloud nie da walki, to on nie dostanie nigdzie indziej walki. Fame go weźmie? Nie weźmie. Dziękuję, dobranoc. I analogicznie jest z Najmanem. No dobra, może Najman, nie wiem, 150 dostał. On nie zarabia dużo z tego, co słyszałem. Nie wiem, ja nie jestem księgowym, to są moje takie wyliczenia z dupy, nie? Analogicznie. Wezmą Najmana do fejmu? No, nie wezmą. Dziękuję, dobranoc.